Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. I siu! Cześć wszystkim, z tej strony Blaka, zaczynam kolejny odcinek z serii Minecraft Zombie Apokalipsa. Ale to powiedziałem szybko, co? Dobra, idziemy stąd. Tylko zjem. A nie, nigdzie nie idziemy, bo jest teraz jest czerwony księżyc, prawda? Tak mi się wydaje, że jest czerwony księżyc. Zobaczymy, ile zombiów. Ojeju. Całkiem dużo zombiów mi się porespiło, ale pamiętajcie, że mam... Wow, czyś to? Jem, jaki lag. Mam nowy miecz, chciałem powiedzieć. Pewnie sobie poradzę, ale chyba tyle się tego narespiło, że gra stwierdziła, a zatnę się. Przynajmniej dużo expa sobie nawbijam. Hello, myk, bandziorze. No ja trochę jest, ale nie jest jeszcze tak dużo, żebym się miał chyba jakoś martwić bardzo. A mi się zdaje, że jest do ogarnięcia. Ale się trąb z kubańce, ściszę was trochę. Sorry zombie, za głośno się drzecie. Tylko, że to mi się zepsuje niebawem. O tym nie pomyślałem. Że mój miecz się zepsuje przecież. Dawaj na solo, lamusie. Hello. Pyk. Nie, tak bije kilka naraz, to w sumie easy. Myk, cyk. O nie, z tyłu idą. Oj, dobra, przestało być łatwo, już się respią wszędzie dosłownie. Wszędzie dosłownie się respią. Jak były z jednej strony, to było w miarę okejka, ale teraz to już się lipa zaczyna dziać. No, bardzo lipa. Nawet, o nie. Nie, no nie ma szans. Dajcie spokój, zubiaki, halo. Dogadamy się jakoś, co? Jocie. Tylko, że one na dzień też zostaną. Jakich nie porozwalam wystarczająco dużo. Chyba, że się położę spać. Myślicie, że gra da mi się zdrzemnąć? Myślę, że nie. Mogę się tu schować? Chyba nie chcę. Nie da się przez to przeskoczyć. Szybko, szybko, szybko. Wow. Ajajajajaj, trochę oberwałem, ale nic się nie dzieje. Zjem moje zupy. Am, niam, niam. Cyk, cyk, myk, siup, hops. Ja cię, ile ich tutaj jest. Zostaw mnie, wieśniaku, robaku, zombiaku. Ała, ała, ała. Cyk, cyk, cyk. Nie, no okropnie się zaczyna dziać. A jak tu wejdę? Może tu nie wejdą sobie. Wow. Co tu się dzieje? Nie, no bez żartów, ile tu jest zombiaków. Kiedy w Minecraft będą bomby? O nie, skończyło mi się. Teraz mam tylko topór. Ajajaj. I włażą tu, oczywiście, że tu włażą. Ale jest dużo lepiej. Dużo lepiej jest. Spokojna głowa, poradzimy sobie. Nie martw się, ziomuś, nie martw się. Uj, zaraz padnę do środka, ale by było kuku wtedy, no. Kurde, ile ich idzie. Dajcie spokój, zombie. Dajcie spokój. Pełny chill, dogadamy się jakoś, co? Możecie dom sobie wziąć jak chcecie. Nie, no nie kończą się. Nie kończą się totalnie. Ło, jak tu jest dużo ciszej. Jajku. Może tu bym wszedł i mi dadzą trochę spokoju. Już za dużo było tej walki, wyzerowałem kwipunek praktycznie. No i to jest jakiś szybszy. Halo, a to jest wieśniak, na pewno. I chyba był szybszy od normalnych. Tamte się jakby zgubiły. Więc jakby nie patrzeć, mogę iść dalej po prostu. One się na tej rzece pewnie zatrzymają. Już tu strasznie ciemno i pewnie i tak się pojawi parę zombiaków dodatkowych. Bo tak to przecież działa, że nigdzie nie jestem bezpieczny. Szczególnie jak jest ten krwawy księżyc. Już jest lipa. Totalna lipa jest. Ajajaj. Nie, no ich tu jest masa już. Jak one się szybko respią. Hardcore totalny. Jeszcze jest noc. Matatu Town. Dobra, ja idę tam. Sorry, zombie. Nie ma szans, żebym z wami walczył. No po prostu nie ma szans. Teraz gdzie? Danger, fast sand. Okej. Okay. Quick sand. Dobra, biegniemy prosto w takim razie. Oła. Może zombie by tam wpadły. Co tu się tak świeci? Nie wiem, co to było. No, miasta jak na razie nie widzę, ale pewnie znajdę prędzej czy później. Skoro tu się kazali kierować. O, tam chyba coś jest. Jest! Jest miasteczko! Prawie wpadłem, ojeny. Dobra, jest miasteczko. Bardzo to... O, jakie wielkie jest to miasteczko. Dobra, teraz tylko tu przeżyć. Muszę znaleźć jakieś schronienie, będzie dobrze. Zostawcie mnie, zombiaczki, no. O, wieśniak zombie. Dobra, jakieś schronienie. Tam się da wejść. Cyk, cyk. Nie da się? O, ale nie spadaj. No, chyba tu nie wejdę. Halo, halo. O, dobra, wszedłem. Jestem na górze. Dobra, chyba zombiaki tu nie wejdą, co? Mi się zdaje, że jestem w miarę bezpieczny. Ej, całkiem spore to miasteczko. Tam jest jakaś mała kabinka jeszcze. Ale tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem budynków dużych. Osiem i ten mały dziewiąty. No będzie to zwiedzać, tylko że póki co mi się tyle zombiaków generuje, że to jest masakra. Dosłownie masakra, nie do przeżycia to będzie. Dobrze, że one tu nie włażą, głupki. Byłoby źle, jakby tu właziły. Proszę bardzo, kiedy ta noc się kończy? Pospiesz się nocy. Ojojojoj. Nie chciałbym tam spaść. Pewnie tam w końcu spaść.
spadnę. Prawie spadł. No, prawie. Ale to tylko prawie, więc się nie liczy. Nie, no nie chcę tam złazić. Mógłbym skoczyć się złapać chyba tamtej liny. Tak mi się wydaje. Nie kliknąłem z pacji, ała! Nie wychodzi mi skakanie w tej grze ostatnio. Muszę jeszcze poćwiczyć. Dobra, idę do tego wielkiego, bo on wygląda na najbardziej sensowny. O jeny. Co to jest? In remembers of our fallen friend Matatau. Czy coś zostawił? Zostawił coś fajnego. No i cacy. Dobra, mam miecz jego. Elo. Co jest, goście? Znalazłem nowy mieczyk, cwaniaczki. I też hełm mam nowy. Mogę go założyć tak szybko? Elo. Nie, no teraz to jest ten kozak. Co mi możecie zrobić? Nic takiego. Okej. O, ten też jest szybki. Yeah. Daj radę. Daj radę. Nie, no mnie trzasnął. Przez chwilę nie dawałem rady, ale poza tym daję radę. Dobra, chodzę tutaj. Strasznie oni się drą. Czy gdzieś tu mogłaby być jakaś brama, którą bym mógł zamknąć? Tu jest jakby przejście. Dobra, jak tam wskoczę, to chyba będzie chill, co? Tu jest napisane. This fire makes my ass hot. Nie mogę tu wskoczyć? Nie gadaj. Nie mogę czegoś położyć? O, dynamit sobie położę na przykład. I przejdę po nim. Ale oni chyba nie potrafią wejść, więc luz. O. Wygląda jak bezpieczne rozwiązanie. Okej, okay. Mamy tu jakiegoś doktorka. Ale co to on dla nas? Nic wielkiego. Złoto. Nie wiem po co mi to złoto, ale czuję, że się może przydać. Więc wezmę. Może do craftingu. Wiem, że ostatnio diamentów nie wziąłem. Uznałem, że się nie przydadzą, ale... nieźle. Upadka to się przyda na pewno. Siekiera lepsza od mojej. Czy w lepszym stanie, że nie lepsza. Coś tutaj jeszcze jest. To jest jakby kościółek, ale nic w tym kościółku się więcej chyba nie dzieje. Znaczy, ilu mogę zejść na dół? Chyba. Oj. Oj, słońce wstaje wreszcie. Mam nadzieję, że się nie odpali ten dynamit. Ale jego się chyba tak nie da łatwo odpalić, co? Słaby ze mnie Minecraftowiec, nie wiem. Dobra, ten murek jest git. Bo wybijam sobie parę zombiów. O siema, co tam? Siema. Nie macie szans ze mną tutaj. Chyba, że mnie okrążycie jakimś cudem. Znowu się drobia cholera. O, nie okrążają mnie. To dobrze. Palą się? A, tylko te się palą. Te wiśniaki zombiaki. A te prawdziwe się nie palą. No właśnie. O nie. O, co mi uderzyło z tyłu? Dobra, tu was będę bił bezpieczniej. Troszkę. Pytanie, czy warto ich zabijać w ogóle? Coś mi mówi, że nie. W sensie dużo expa i w ogóle, ale oni się nie skończą. O, nie mogę tak tego podpalić. Dobra, biegaj. Jen, jakie tam jest darcie. Dobra, postaram się ich zgubić, może to się uda. Was zabijam, bo wy wiecie, gdzie jestem. Może to przekażą dalej, nie wiem. Wolę nie mieć tego ryzyka. Lecimy dalej na jakiś budynek, sprawdzić go. Dobra, tu są drzwi. Bogahans Bar, okej. Siema. Wy tu nie macie szans. W takiej małej grupce. To jest bar? Kościu. Ja bym z tym barem to nie przesadzał, no. Żenująca namiastka baru. Loco Iron, no dobra. I poważnie, tutaj nic nie ma. Jak można to nazywać barem? Ziomuś, daj spokój. W takich budynkach to ja nic nie znajdę. Nie, no idzie za mną ta cała horda tam. Ajajajajajajaj. Niedobrze. O, tu jest przejście. To są guziczki gdzieś. Jak to otworzyć? Nie da się otworzyć niestety. W środku jest jakaś strzynka, że górą się da wejść. Op. No, nie. Musiałbym chyba kopać. Mogę kopać, co mi tam? Szybę wybija jelo. Oj, nie do końca dobry pomysł, ale przeżyłem, jest dobrze. Nie mogę tu spać, bo nie widzę tu wyjścia jako tako. O, mieczyk drugi. To mi się przyda na pewno. Mogę tu schować jakieś niepotrzebne rzeczy. Na pewno taki mam obserwer. A, te technologiczne, po co mi to? To sobie zostawię, ten Rotten Flash to nie. No dobra, jest git. A tu było wejście po prostu. A, nawet wchodziłem tędy, nie zauważyłem. No, dobry jestem. Wiadomo, co to? Woda się tu zbiera, no dobrze. Dobrze, a tu coś mamy ciekawego? Konik. Ja nie wiem, siodła? A, mógłbym przysiąc, że miałem siodło. A może nie? Może mi się tylko wydawało. Koniu, czy mogę jeździć sobie? Nie. No sorry, koniu. Dobra, zgubiłem chyba resztę tamtych skurczybyków. Dobra, idę na to. Myk, tu pójdziemy, sprawdzimy, co jest grane. Może tam będą jakieś sensowne, fajne rzeczy. Trzeba sprawdzić całe miasteczko, to bardzo ważne. O, łódka jest. Łódeczka. To taka ładna, czarna. Dobra, cyk. Okej, okay, łatwo. Wykonko po łóżku. Dobra, łódkę na razie zostawiam. Sprawdzę jeszcze te budynki. Jest jeszcze jeden całkiem spory i chyba są skrzynie na górze. Dodatkowo jakiś podmiotek to by było coś. Najbardziej mnie interesuje w tej chwili jakaś zbroja sensowna. Oj, dużo tutaj jest. O, jeny. Bardzo dużo skrzyni, ale pewnie wszystkie puste. Tu jest. Okej. Okay. Grant McKelly, a farmer Doomslayer, are you willing to face hell? Okej. Okay. A można wskoczyć? No, ja chyba nie chcę tam skakiwać. Co? Diamentowy miecz! O co chodzi? Czy on jest lepszy od mojego? No nie jest lepszy. Nie jest lepszy.
Ale weź spokój. Tu jest w ramce świecący miecz jakiś. Sprawdzaj to. Sharpness 3, sweeping edge, o jeny. Skąd tu jest tyle sprzętu? Ciekawe, ile to zadaje obrażeń. No Natal jest gorszy od tej szabelki. Ale całkiem spoko, całkiem spoko. Jak na fakt, że mam dodatkowe brońki za darmo, no to jest kozaczek w sumie. Dobra, zamknę to i przeszukuję. Okej. Jakie tu są enchanty w ogóle. To jest grane. Nie no, tu jest normalnie pełna chałupa. Odpalające strzały wezmę sobie. Muszę wypróbować w ogóle te odpalające strzały swoją drogą. Myk. Nieźle. Nie wiem, czy ja strzałem. O, teraz strzeliłem podpalającą na pewno. Ale go wcale nie podpaliła. Dobra. Sprawdzam resztę. Nic. A, czyli te nieopisane pewnie wszystkie są puste. Sprawdzę dla pewności, żeby później nie było. Tam było jedzenie jakieś. Mam nadzieję, że tu nie masz żadnej z pułapką. Nie byłoby tak zabawnie, co? To sobie schowam. No dobra, czyli właściwie to tyle. Puksę wezmę na zmianę jakiś. Tego nie potrzebuję. To mi się przyda, ale to sobie wrócę najwyżej kiedyś, jak będę miał możliwość. Tam na dół nie chcę schodzić zdecydowanie. O, jedzonko. Jedzonko i to gotowe jedzonko, więc to sobie zabiorę. Dobra. I co my tu mamy? Tu jest jeszcze więcej skrzynek, ale stawiam, że wszystkie są puste. Ale chcę sprawdzić, bo wiecie... Nie zdziwiłbym się, gdyby w której właśnie cokolwiek było i specjalnie po to, żeby leniwi gracze tego nie znaleźli. O, tam była woda? To jest spring water bucket. Okej, okay. Tą torcz. O, właśnie. Niektórych coś jest. O, siodło. Elo. Tylko za co? Za ziemniaka? No i będę miał konika najwyżej. Jak się uda. Ryba. Cyk. No i ładnie! Ładnie! Bardzo dobrze, pozytywnie. Może jednak nie? Może jednak skorzystam ze schodów po prostu, co? Chyba lepiej. Dobra. Teraz pytanie. Jak tego konia ogarnąć? Pewno... Znaczy, to jest siodło na konia? Chyba nie ma różnicy, nie? Chyba. On tam był. A czy ja go zamknąłem? Chyba nie zamknąłem. A jak mi uciekł? Pomyślałem o tym. Jest git. Nie mogę na nim ani siąść, ani mu tego założyć. Czy ja go nie muszę najpierw oswoić? Dopiero? Może marchewę zje? Zjesz marchewę, ziomek? Nie. To mogą mieć konie? Może sianko, co? Też? Dobra, to było dziwne. No nie wiem co mam dać, żeby on się oswoił. Pewnie sianko zwykłe, ale nie mam tu takiego niestety. Więc trochę jestem póki co załatwiony. Póki co, bo później się to może zmienić. Dawaj to. Okej, jak speak pad. O, tam jest jakiś, tam jest napisane, że chodzi o to, żebym tam poszedł. Ale nie ma tam przejścia w ogóle. Nieważne. Auci mi zrobił. Dobra, wybijam stąd. Idę do tego budynku, który jest tam na skraju. Tutaj chyba już nic nie znajdę, tak mi się wydaje. Kościołek sprawdziłem. Wszystkie te małe sprawdziłem. Tu jest jeszcze jakieś bydle budynek i ma duże ha. Chyba duże ha. Łódki sobie nie wziąłem, ale w sumie mógłbym sobie wziąć łódkę i płynąć tędy. Pieron wie w sumie, czy później będę się poruszał po wodzie. Dobra, zostawiam. Tyk. Oj, pewnie topielcy tam są pewnie. Zjem jeszcze jeden. Niech mi życie wraca. I lecimy dalej. Szukać skubańców. Aha. Jakaś fosa. Bardzo prymitywna. Okej, słyszę mega dużo zombiaków. Night Vision? Czy tam będzie ciemno? Pierwsze piętro na górze. Dobra, idziemy. Okej. Nie wiem, czego mam tutaj szukać. Piero wie, co to jest właściwie. Wszędzie jest krew. A żeby coś było w tych pokojach, to nie. Nic. Żeby jakie było słychać, raczej na dole bym powiedział, niż na górze. Raczej w piwnicy. To? Okej. Woda? Wezmę sobie. Flash powietrzny, no w Night Vision, czy ja to potrzebuję? To ja mogę sobie rzucić, no nie? Wow, jak teraz widno widzę. Wow. Ajajaj, jakby był dzionek normalnie. No nie, jak będzie. Helikopter tu powinien lądować chyba i zombie tu powinny być. Ale nie ma ani helikoptera, ani zombie pilotów. Co tu mamy? Znowu Potion of Regeneration? Co? Pytanie, po co mi to właściwie? Ja mogę je zestakować? O, nie mogę. Nie mogę. No okej, okay, zawsze tam będę miał poty jakieś, no nie? Ale czemu tego jest tutaj tak dużo? To jest jakaś jakby arena? Chciałem, że to będzie jakaś bitka czy coś, a tu nie. To jest chyba szpital. To może być szpital. High Security do... Znowu Blood Moon jest? Codziennie? Nie, no bez żartów nawet. Dobra, czyli znalazłem jakiś szpital, ale gdzieś musi być wejście do piwnicy, bo na dole mega dużo zombie słychać. A nigdzie ich tu nie widzę. Gdzie jest przejście na dół? Pewno tam są, że gdzieś dookoła trzeba poszukać tego przejścia. Dziwne. Bo zdecydowanie zombiaków tu jest masa. Ale jak się do nich dostać, nie wiem. Podejrzane. Górą też się tam nie wchodziło przecież, nie? Popatrz się, raczej nie powinienem. Idę do tego budynku obok. Jeszcze Blood Moon, kurde. Wiecznie problemy są na tym modzie. Naprawdę, wiecznie problemy. Oj, dziurawa ta podłoga wyjątkowo. Co to jest? Jakaś arena? Trochę wygląda jak jakaś
Co to jest? Cancel. Book and kill. Level 1 key card. Dobra. Level 3 key card. Dobra. O nie, zaczęły się zombiaki. O, to jest samochód. Ha! Bardzo ładny samochód zrobiony w Minecrafcie. Nie powiem, że nie. Czy on jeździ? Prób. O, tam jest jakaś skrzynka ukryta. To jak się mam do niej dostać bez niszczenia tego dzieła? Bo nie jestem w stanie niestety. Muszę zniszczyć. Enchanted book. Słabo. Dobra, gdzie jest jakieś przejście? Gdzie jest tajemne przejście, które powinienem znaleźć? Tu. Okej, okay, parę zombiów znowu. Jeden z partnerek, kilka sztuk. Ale nic takiego się tu nie dzieje. Raczej bym powiedział, że na chillku. Bardzo na chillku. O, jakiś mejsik. Dobra, muszę rezygnować z rzeczy. Spawn zombie. No, na pewno mi się przyda. Spawnowanie zombiaków. Mejs. Okej. Okay. Olkie dolkie. Wybijanie zombiaków będzie jeszcze łatwiejsze chyba. O, jest w porządku. Tu jest jakieś przejście. Level 1 keycard. Dobra, już sobie go wezmę. Który to jest ten? Sorry, zombie. Muszę się tam dostać. Zamykaj! Zamykaj! Dobra. O nie, no bez jaj. Co ja tutaj wyłączyłem albo włączyłem? Dobra, keycardujemy to. Włączyłem coś na czerwono, ale nie wiem, co to było. Nie mam pojęcia. Ała. 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 O nie! O nie! Ale to było głupie! Ale to było głupie! Ajajaj! Wziąłem i zginąłem w takim momencie! Niedobrze! Ajajaj, ci kurka burka. Dobra, widzowie, myślę, że tyle w tym odcinku. Będziemy dalej badać mapę. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zbadać tajemnice zombiaków. Ja czekam na reakcję i właściwie tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanko. Trzymajcie się, pa, cześć, cześć. Jo, 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 jo.